Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszego filmiku będzie informacja o tym, w jaki sposób rozpocząć pracę z mikrokontrolerami ARM, jak również opowiem o ich zasobach. Dla człowieka, który rozpoczyna właśnie pracę z mikrokontrolerami opartymi na technologii ARMA, często problemem jest znalezienie dokładnie takich informacji, które będą niezbędne z punktu widzenia projektu. Mamy wiele możliwości do znalezienia informacji w internecie, które mogą być początkowo bardzo potrzebne podczas wyboru właściwego procesora dokładnie do naszej aplikacji. Aby rozpocząć pracę, należy generalnie podzielić procesory na dwa typy. Na procesory aplikacyjne, czyli używane bardziej w systemach operacyjnych jak Windows czy też smartfonach, gdzie używane głównie są korteksy serii A, jak również procesory używane w aplikacjach embedded. Tutaj będą wykorzystywane głównie procesory z serii Cortex-M oraz procesory Cortex-R. Typowym ich zastosowaniem są aplikacje twardych dysków oraz aplikacje stosowane w automotive. Pierwszym takim źródłem informacji powinno być dla użytkownika korzystanie ze stron producenta oraz dokumentacji tam znajdującej się. Jeżeli potrzebujesz informacji na temat Cortexów A, możesz znaleźć dla przykładu Cortex A Series Programmer's Guide, jak również Neo Programmer's Guide. Na stronach produktu można znaleźć wiele właściwej dokumentacji, która okaże się na pewno niezbędna podczas procesu projektowania. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowanym użytkownikiem, który będzie projektował w niskich kosztach, korzystając z mikrokontrolerów Cortex-M, również możesz znaleźć niezbędne informacje. Mamy tutaj do wyboru na przykład White Paper Cortex-M for Beginners. Jak już wspomniałem, można znaleźć wiele ważnych informacji na temat samego Cortexu M, jak również jego zasobów na stronach producenta. Jeżeli jest to niezbędne, możesz również znaleźć informacje na temat architektury ARM V8M. Jeżeli potrzebujesz natomiast większej ilości informacji na temat poszczególnych Cortexów M, począwszy od M0, kończywszy na M7, możesz korzystać również z podręczników udostępnionych na stronach producenta. Kolejnymi źródłami informacji mogą być udostępnione książki. Wielu dostawców mikrokontrolerów udostępnia swoje dokumentacje, przykłady, jak również noty aplikacyjne. Możemy zauważyć, że mamy dostęp także do filmików instruktażowych, które mogą być też przydatne podczas projektowania. Producent udostępnia dodatkowe narzędzia w postaci dokumentacji, jak również przewodników oraz przykładów projektów. Podsumowując, jest wiele zasobów udostępnionych przez producenta na temat mikrokontrolerów opartych o technologię ARM, a informacje zawarte w dokumentacji mogą być dobrym punktem startowym. Jest tak dlatego, gdyż bardzo ważny jest dobór odpowiedniego mikrokontrolera dla naszej aplikacji, jak również rozumienie jego działania, czy też podstawowych funkcji, które potrafi spełnić. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.